Dzień dobry Państwu. Witam na Łotwie, a konkretniej rzecz biorąc w jednej z jej dzielnic, Kurlandią zwanej. To właśnie ta ziemia zrodziła barona von Münchhausena. Nie będę jego wzorem wyciągał się sam za włosy z bagna, ani też wystrzeliwał na kuli armatni, lecz obiecuję, dziwa zobaczą Państwo najwyższej próby. Rzeczy, której mnie, człowieka jedzącego chleb przecież z pieca niejednego, wprawiły w osłupienie najwyższe. Wprzód chciałbym Państwu opowiedzieć o czymś, co zadziwiło mnie od pierwszych chwil pobytu na Łotwie. Chodzi mi mianowicie o smak tutejszego, ciemnego, razowego chleba. Absolutnie genialny, taki, o jakim śnią wszyscy miłośnicy razowca w Polsce. Mam okazję, by pokazać Państwu, jak ten chleb powstaje. Chociaż piekarnia jest ortodoksyjnie nowoczesna, to chleb robi się tak jak przed wiekami. Tutaj pomieszczenie, w którym w drewnianych dzieżach otrzymuje się zakwas. Na razie pan ręcznie miesza wrzątek razem z razową mąką. Po 12 godzinach zakwas wyrasta tak właśnie. To jest zaczyn. To dopiero później będzie jeszcze mieszane z mąką i uzyska konsystencję ciasta. Wygląda przepięknie. Sprawdzimy, czy dobre. Kisłe. Kwaśne. Wyraźny smak kminku. Będzie pyszny chleb. Jak Państwo widzą, piece opalane są drewnem, tak jak niegdyś. Tylko w takich piecach chleb osiąga swój doskonały smak. I jest to drewno szlachetne. Nie chodzi o to, by przy drodze nazbierać porzucone przez tirowców europalety, porąbać je i napchać nimi wnętrza piecy. Szlachetne drewno i szlachetny produkt. Co dziś jest prawdziwą rzadkością, również bochny formowane są ręcznie przed upieczeniem. Najpierw dzieże z ciastem ustawiane są blisko pieca, następnie szufla, na której później ciasto wędruje do pieca, posypywana jest obficie i bardzo szczelnie otrębami, by ciasto nie przywarło do drewna, a następnie piekarz bierze porcję, ten najbardziej wprawny czyni to tylko raz, mniej wprawni czynią to dwa razy. I z tego ciasta niezwykle delikatnie i pieszczotliwie, acz stanowczo formowane są odpowiednie bochnów kształty. Piekarze bardzo często palcami odciskają jeszcze na chlebie swoje znaki, by było wiadomo, od kogo dany bochenek pochodzi. Następnie na szufli całość wędruje do pieca. Największe bochny razowca ważą 10 kg. Jest to naprawdę niezły kawałek chleba. Od razu po wyjęciu z pieca są smarowane czymś w rodzaju klajstru ze skrobi po to, by zatrzymać w bochnie cały aromat i po to, by chleb pozostał nieco kleisty. Taki prawdziwy razowiec powinien być. Chleb nie służy tutaj wyłącznie do robienia kanapek. Pokażę Państwu kilka przykładów, jak miejscowi go wykorzystują. Proszę spojrzeć na te grzanki. W tym wypadku chleb jaśniejszy i nasz razowiec. Usmażony do stanu absolutnej chrupkości na oleju natarte po usmażeniu czosnkiem. Genialna zakąska. Tutaj typowy łotewski, wspaniały, bardzo prosty deser. Proszę sobie wyobrazić, że jest to rodzaj chlebowej papki. Bierze się razowiec, który nam pozostał, moczy się go, słodzi, miksuje, doprawia bakaliami, sezonowymi owocami, bitą śmietaną i mamy typową, miejscową zupę chlebową. No i jeszcze muszę Państwu pokazać dodatek do chleba, niezwykły dodatek. To, drodzy Państwo, jest masło, ale masło z dodatkiem konopi
indyjskich. Tak, tak, konopi indyjskich, kanabis po angielsku. To jest oczywiście nie ta odmiana, którą niektórzy niedobrzy ludzie spożywają, paląc ją. To jest odmiana łagodna. Konopie są prażone i następnie mieszane z masłem. Jest to absolutnie legalne i to kupuje się w takich właśnie paczuszkach. Bardzo intensywny orzechowy smak. Sam nie wiem, od czego zacząć, ale na pewno nie zacznę od deseru. Proszę Państwa, wezmę sobie po prostu kawałek chleba i z czystej ludzkiej ciekawości nasmaruję go porządnie tym masłem. W środku Kurlandii znajduje się kolejne łotewskie dziwo, miasteczko filmowe Cineville, po którym zamierzam Państwa oprowadzić. Większość dekoracji zbudowano z myślą o filmie Obrońcy Rygi. Mamy tutaj sztuczną dźwinę, na niej mosty i miasto, które przecież dzisiaj wygląda inaczej. Zatem bez pomocy sił nieczystych, zwiedzając miasteczko Cineville, możemy przenieść się w czasie. W tym miejscu zobaczyć możemy, jak kiedyś wyglądały ryskie przedmieścia. Bardzo charakterystyczny bruk i architektura, którą jeszcze gdzieniegdzie w rzeczywistości spotkać można. Ale tu podejść i dotknąć, bardzo proszę, te drewniane budynki. Tak kiedyś wyglądały ryskie przedmieścia. Natomiast potrawa będzie... nie z przedmieść, potrawa będzie moją inwencją na temat alaszu. Będą to mianowicie ogony wołowe z kminkiem i kminkowym likierem. W tym garnku gotują się ziemniaki w mundurkach. One będą używane na końcu, ale w przódy do większego garnka na olej słonecznikowy, który już osiągnął właściwą temperaturę, muszę rzeczone ogony wołowe wrzucić i obsmażyć je na rumiano ze wszystkich stron. Konstruowanie tego dania zabrało mi naprawdę kwadrans, ponieważ uwielbiam kminek, uwielbiam alasz. Wszystkie produkty są łotewskie. One się będą w miarę gotowania przed Państwem ujawniać. Na razie muszę łyżką cezakową wyjąć obsmażone mięso. Właśnie w ten sposób. Naprawdę szybkie smażenie, mocny ogień. I teraz będę dorzucał tutaj cebulę, która jest pokrojona w pół plasterki. Ta cebula winna się leciutko zrumienić, ale to naprawdę bardzo leciutko. Można wrzucać mięso z powrotem. I teraz będę dolewał do tego alasz. Musi być maksymalnie duży gaz i mam nadzieję, że pod wpływem temperatury oraz zapalniczki, o właśnie, likier się zapali. Teraz dosypuję do tego nieco mąki, którą trzeba od razu wymieszać. Troszeczkę mąki, ona powinna cały sos zagęścić. Właśnie z nią to mieszam. I płyn, który obok kminku i likieru nada temu właściwy smak. Tu mam miejscowe ciemne piwo, łotewski porter. Stopniowo go do środka wlewam, tyle wystarczy. No i przyprawy. Oczywiście jeszcze nieco kminku w ziarenkach. Widzą Państwo, jak buchnęło, spaliło mi tutaj owłosienie. Ja zresztą wolę, zamiast chodzić do kosmetyczki i usuwać sobie zbędne uwłosienie, po prostu podpalać likier kminkowy. Szczypta cukru, dosłownie szczypta, by złamać gorzki smak piwa. No i czosnek, którego tutaj zgniatam. Nieco go tylko właśnie w ten sposób przesiekam. On powinien się w sosie całkowicie rozpaść. Powiedzmy ząbek czosnku. Tak to wygląda po półtorej godzinie duszenia. Sos zgęstniał. Trzeba go teraz ostatecznie doprawić. Dodaję tutaj nieco masła dla smaku. Mniej więcej dwie łyżeczki masła. Trzeba to oczywiście posolić dość obficie. Oraz dodam jeszcze trochę
chminku, ale w postaci mielonej. Jak kogoś w ogóle z definicji drażni kminek w ziarenkach, to może to zrobić li tylko z kminkiem mielonym. Smak będzie ten sam, a nie będą nasiona kminku w buzi konsumentom przeszkadzać. Więc to dochodzi już bez pokrywki. Ten sos jeszcze powinien odparować, a ja zajmę się ziemniakami, które tutaj spoczywają w gorącej wodzie, bo one przecież nie gotowały się półtorej godziny. Są w mundurkach i teraz muszę je najpierw przygotować, ścinając im czubki, ponieważ one będą na talerzu postawione. Zatem ucinam z nich czubki, a skórki pozbędę się nożem takim do obierania ziemniaków. Postawiłem patelnię na najmocniejszym ogniu. W niej mam dość sporo oleju i teraz te ziemniaki w ten sposób pokrojone muszą się obsmażyć na rumiano ze wszystkich stron. Ziemniaki zrumieniły się idealnie, więc teraz, jak to z rzeczami w głębokim tłuszczu smażonymi, dobrze jest przełożyć je na papierowy ręcznik, żeby właśnie z tego tłuszczu nieco się odsączyły. Czynię to delikatnie, sztuka po sztuce. Ten olej jest rzeczywiście niezwykle gorący, ale już właśnie w ten sposób pozbawiam je nadmiaru rzeczy teoretycznie niezdrowych. I teraz mogę te ziemniaki układać na środku talerza. Właśnie tak chciałem. Chciałem, żeby one mogły na tym talerzu w ten sposób stać. Teraz nieco je posypię kminkiem i dzięki takiemu ich sformowaniu będę mógł kłaść na nich ozory. Przepraszam, oczywiście ogony. Ozory to również pyszna rzecz, ale nieco inaczej wyglądająca. Jeszcze jeden dość mięsny kawałek. Ogony mamy, no ale jeszcze ten wspaniały, gęsty, jakże ekstraktywny sos, który dookoła dania ułożę. Proszę Państwa, oczywiście nie dam sobie głowy uciąć, ale jestem prawie pewien, że coś takiego musiano kiedyś w Rydze i na Łotwie jadać. No bo jakże nie, same miejscowe produkty. Kminek, alasz, porter, bardzo łotewski smak. Głęboko wśród lasów w miejscowości Ligatne stoi sobie niepozorne sanatorium, jakich setki wbudowano w czasach Związku Radzieckiego. Ja jednak upieram się stanowczo, byśmy zajrzeli do środka. Jednak gdy zejdziemy 9 metrów pod ziemię, okazuje się, że sanatorium postawiono tylko dla niepoznaki. Pod nim kryje się wielki przeciwatomowy sowiecki bunkier, który przetrwał do naszych czasów w stanie prawie nienaruszonym. W nim znajdziemy wszystkie relikty tamtej epoki. Teraz widzimy pokój sypialny przeznaczony dla drugiego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Łotwy. Drugiego sekretarza, ponieważ to drugi zawsze był najbardziej zaufanym człowiekiem Moskwy. Pierwszy pełnił nie tylko funkcje dekoracyjne. Siedzę przy jego biurku. Specjalny mebel, polskie linoleum, wszystko niezwykle ohydne. Всех расстреляли. Oto zwykłe pomieszczenie telefoniczne, jakich w bunkrze znajduje się 89. Postanowiłem je Państwu pokazać ze względu na urodę wnętrza, specyficzną, dość ascetyczną, oraz ze względu na te telefony. Pamiętamy je świetnie z Polski, ale to nie są takie same telefony. Te tutaj są znacznie cięższe, gdyż zamontowano w nich specjalną płytę antypodsłuchową.
jedną z sal konferencyjnych ozdobiono mapą łotewskich kołchozów oraz sowchozów i pomalowanym na złoto popiersiem Lenina. Pewnie Państwo myślą, kiedyż to wspaniałe miejsce powstało. W latach 50., w czasach Stalina, nic podobnego. Ten bunkier wybudowano w roku 1982. To dopiero przepełnia czarem nonsensu. W pokoju sztabowym wielką mapę Europy namalowano wprost na ścianie. Pewnie gdy nikt nie patrzył, żołnierze pokazywali sobie wskaźnikiem Paryż i mówili: Ech Paryż, nastajaści koniak i zięściny. Tutaj na stole mamy arcydokładną sztabową mapę Łotwy, a na ścianach wiszą bardzo tajne mapy, które sporządzono na wypadek ewakuacji w razie ataku gazowego, chemicznego bądź też jakiegokolwiek innego. Toaleta jest koedukacyjna, zatem otwieram wyłącznie drzwi z literką M, co oznacza toaletę męską. I mam tutaj napis: Bumagów toalet nie brosać, co w wolnym tłumaczeniu oznacza nie wrzucać do kibla urzędowych dokumentów. Tak właśnie wyglądała miejscowa jadalnia wraz z przylegającą doń kuchnią. Niczego tutaj nie zmieniono. Mamy zatem ohydne plastikowe ceraty na stołach, durszlak gigantyczny, aluminiowy, który zapewne służył do odcedzania kompletnie rozgotowanego makaronu. Mamy samowar, oczywiście nie na węgiel drzewny, tylko samowar elektryczny ze zwykłą grzałką w środku, no i taką wspaniałą pozostawioną przez Armię Czerwoną czapkę kucharską. W powietrzu unosi się dojmujący zapach kapusty, którą tu niemiłosiernie gotowano aż do znudzenia. Nawet kapusta nie zasługuje na tak okrutny los. Postaram się za chwilę ją odczarować. Postanowiłem raz jeszcze odwiedzić Cineville, gdyż dowiedziałem się, że wypożyczają tutaj mundury. Mam na sobie uniform łotewskiego żołnierza z początków państwowości. W takich właśnie mundurach Łotysze razem z Polakami pod dowództwem Rydza Śmigłego walczyli przeciwko bolszewikom. Zatem potrawa będzie wojskowa. Logiczna byłaby grochówka, zresztą groch, szary groch, to wielka tutejsza namiętność, ale pomyślałem sobie, że grochówka byłaby zbyt oczywista. Potrawa będzie wojskowa z powodu produktów. No bo co wojsko ma? Wojsko ma to, co znajdzie. Zatem kurki, które w lesie zebrać można, a cała reszta pochodzić może z gospodarstw włościańskich. To będzie kapusta w sosie kurkowym. Kapusta jest włoska, choć oczywiście łotewska. Najpierw trzeba ją obrać z wierzchnich, nieco obwiędłych liści i pokroić w ten sposób, by zmieściła się w garnku. Od razu uwaga wojskowa, te liście mogą służyć do maskowania. Jeśli akurat przygotowujemy to danie w kapuścianym zagonie, one świetnie się sprawdzą, by nas nieprzyjaciel nie odkrył. Nie wycinamy głąba, ponieważ głąb całość będzie trzymał. Najpierw na pół i teraz kroję ją właśnie w takie kawałki, które właśnie głąbem przytrzymywane znaleźć się muszą w naczyniu do gotowania na parze. Oczywiście można to również zrobić w wodzie, ale tak będzie znacznie smaczniej. Masło posłuży do zrobienia sosu. W tym rondelku rozgrzewam go nieco i od razu dorzucam cebulę pokrojoną w kosteczkę oraz posiekany czosnek. Powiedzmy tyle i to się winno tylko zeszklić w maśle.
Grzybów nie pokroiłem zbyt drobno, właściwie tylko większe ich okazy przekroiłem na pół. Chodzi o to, żeby było widać, co się je. Jeśli grzyby się pokroi w drobniutką kosteczkę, w wypadku kurek można równie dobrze wsadzić tam dynię do środka, bo i tak nie wiadomo, co to będzie. Wrzucam kurki. I teraz muszę od razu nieco je posolić, ponieważ one się powinny udusić, a tak uduszą się w sosie własnym. Posolone grzyby puszczają przyrodzony sok, więc czekamy, aż ten sok z nich wyjdzie i wyparuje. Mając na myśli podobieństwo dyni i kurek, myślałem oczywiście o ich barwie, a nie o konsystencji czy też botanicznym pochodzeniu. Jedno i drugie, żółte albo pomarańczowe. Kurki nadają się już do tego, by spotkać się w pięknym, odwiecznym związku ze śmietanką słodką, bo to najwspanialsze połączenie. Słodka śmietanka z miejscowości Talsu, 35%. I teraz wlewam ją do środka, bez mąki, ponieważ ta śmietanka, gotując się, będzie gęstnieć. Jeszcze tylko trochę pieprzu, niezbyt wielki ogień i za chwilę utworzy nam się z tego jednolity sos. Właśnie dostałem przed chwilą meldunek telefonem newsowym, że ten sos byłby jednolity, gdybyśmy gotowali go 8 godzin, bo musiałyby się rozpaść kurki. Więc on nie będzie jednolity, tylko gęsty. Ugotowaną kapustę będę teraz panierował. Ten sposób znalazłem w łotewskiej książce kucharskiej. Podobno jest tutaj bardzo popularny i niezwykle mi się podoba, bo naprawdę smażona w ten sposób włoska kapusta, co wcześniej sprawdziłem, jest pyszna. Tutaj mam jajka, które muszę rozbełtać. Na drugim talerzu mam bułkę tartą i w najprostszy sposób z możliwych. Gorące, ale to nic. Najpierw jajko, tak żeby oblepiło dokładnie kapustę. Teraz bułka tarta. No, trochę się przy tym może nabrudzić, ale cóż tam, sztuka nie może cierpieć. Dokładnie bułka ze wszystkich stron. Trochę przestygło i można już całość kłaść na gorący olej. Sprawdzę, jaką on ma temperaturę. Myślę, że jest w porządku. To teraz z obu stron na rumiano. Najpierw sos, bo on w przód znajdzie się na talerzu. Bardzo pięknego koloru nabrał od kurek. Tu nie ma naprawdę nic więcej, tylko czosnek, cebula, masło, śmietanka, grzyby, sól i nieco pieprzu. Więc rozłożę teraz ten sos na środku talerza. Proszę zobaczyć, jak jest gęsty i bardzo piękny. O. Rozłożę go najpierw, żeby móc na nim położyć kapustę, bo kapusta jest panierowana. Gdybym zalał ją sosem, straciłaby swoją chrupkość. Ona również jest niezwykle przyjemna, złota. To jest świetny pomysł na przygotowywanie kapusty. U nas jakże rzadko praktykowany. Naprawdę łotewska koncepcja. I na tym układam kawałki kapusty. O, właśnie tak. No i proszę spojrzeć. Już teraz sami Państwo rozumieją. Jeśli to jest łotewska potrawa, to przecież bolszewicy odżywiający się tuszonką z konserw nie mogli mieć żadnych szans. Kolejnym kurlandzkim zaskoczeniem jest fakt, że odnalazłem tu restauracje na najwyższym światowym poziomie, w tym również takie, które zrzeszają się w słynnym ruchu slow food. Właścicielem tego ryskiego lokalu jest słynny łotewski szef, pan Martin Rytinsz, który nieraz gotował dla wielu koronowanych głów oraz najwybitniejszych smakoszy tego globu. Kuchnia nie jest wielka, za to panuje w niej potworny ścisk i tłok, więc ja już znikam, zostawiam Państwa sam na sam z szalejącymi kucharzami.
Przed sobą mam dwa popisowe dania. Pierwsze z nich nazwano jeden dzień z życia łososia. Jest to bowiem łososiowa ikra, kawałek surowej ryby, czyli sashimi, łosoś bardzo wolno wędzony oraz z łososia tatar. Tutaj natomiast mamy polędwicę z sarny w towarzystwie leśnych grzybów, leśnych owoców oraz pire z dyni. Wszystko łotewskie. Łosoś również nie pochodzi z Norwegii, a z Bałtyku. Jest to łosoś łotewski. Wszystko w klimacie idealnie pasujące do tego miejsca. I właśnie takich dań nie tylko na Łotwie, ale i wszędzie życzę Państwu z całego serca. Kłaniam się. Do widzenia.